Grzegorz Rusiecki będzie ubiegał się o mandat senatorski. Dzisiaj oficjalnie ogłosił swoją decyzję. Grzegorz Rusiecki podkreślał, że w wyborach wystartuje jako kandydat niezależny. 32-letni Grzegorz Rusiecki był radnym Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, potem był jej przewodniczącym, dostał się do Rady Miejskiej i przez dwie kadencje miał mandat radnego. Zwrotem w jego życiu było powołanie na wiceprezydenta, kiedy prezydentem miasta był Tomasz Malepszy. Obecnie Grzegorz Rusiecki zasiada w Radzie Miejskiej i jest członkiem klubu Lewicy. Zdecydowałem, iż będę startował z własnego komitetu. A więc będzie to komitet Grzegorza Rusieckiego, czy będzie to taka nazwa, czy będzie to nazwa troszeczkę rozszerzona, zobaczymy. Dlaczego start do Senatu? Uważam, że Senat jako ta izba namysłu powinna być tym miejscem, w którym prawo podlega weryfikacji, w którym wyłapywane są pewne absurdy, tak aby potem system prawa funkcjonował w sposób właściwy i dobry. Dlatego Senat. Dlaczego z własnego komitetu? Pragnę podkreślić to z całą stanowczością. Ja nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej. Nie zamierzam wstępować, przynajmniej w najbliższym czasie, do żadnej partii politycznej. Chciałbym, aby w trakcie kampanii, która prawdopodobnie rozpocznie się na początku sierpnia, przedstawić mieszkańcom naszego regionu moją osobę i uzyskać ich poparcie dla moich działań i tego, co chciałbym w Senacie robić. Grzegorz Rusiecki jest szefem leszczyńskiego biura europosłanki Krystyny Łybackiej. Poparła jego decyzję o starcie w wyborach. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z startowaniem z określonej listy, to chciałbym powiedzieć, że jestem umówiony na spotkanie w tym tygodniu z panem przewodniczącym Wiesławem Szczepańskim. Będziemy z całą pewnością rozmawiać, jeżeli Sojusz Lewicy Demokratycznej zechce udzielić rekomendacji mojej osobie jako kandydatowi niezależnemu, to oczywiście z ogromnym zadowoleniem tą rekomendację przyjmę. Natomiast chciałbym podkreślić, i będę to podkreślał, i będę tutaj, że tak powiem, bardzo stanowczy w trakcie kampanii, jestem kandydatem niezależnym. Wszelkie rekomendacje wszelkiego rodzaju ciał, jeżeli będą chciały udzielić takich rekomendacji, czy to będą partie polityczne, czy stowarzyszenia, z ogromną radością na pewno takie rekomendacje przyjmę. Jeśli Grzegorz Rusiecki dostałby się do Senatu, jego miejsce w Radzie Miejskiej zajmie Maciej Grabianowski. Polecamy Państwu obejrzenie całej konferencji prasowej. Będzie także na stronie internetowej.